chciałem powiedzieć wam trochę o Ojcu Miłosierdzia. Zastanawiałem się, jak to słowo zatytułować. Wiedziałem, że chcę mówić o miłosierdziu, o tym, że Boży program dla człowieka to jest program miłosierdzia. I jak tak przeglądałem różne wersety, rozmyślałem nad tym, to dotarłem do tego pięknego wersetu, gdzie jest napisane, że niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec Miłosierdzia. Bóg wszelkich pośrednich. I to Ojciec Miłosierdzia tak bardzo do mnie przemówiło. To jest 2 list do Koryntian, rozdział 1, werset 3. Ojciec Miłosierdzia. I czyż to nie jest niezwykłe, że nasz Bóg jest tak nazwany, że Słowo Boże tak Go nazywa, mówi o Nim Ojciec Miłosierdzia. Nie, nawet nie Pan Miłosierdzia, ale właśnie Ojciec Miłosierdzia, czyli ten Ojciec kochający, Ojciec kochający Tata, którego cechą jest miłosierdzie, który z miłosierdziem patrzy na swoje dzieci, które ma takie wrażliwe, litościwe, współczujące serce wobec swoich dzieci, który kocha swoje dzieci taką dobrotliwą miłością. Jest im życzliwy, jest im przychylny, chce jak najlepiej dla nich, nie rozlicza ich według ich grzechów. Nie daje im tego, na co zasługują, daje im to, na co nie zasługują. Czyli wszelkie dobro. We wszystkim współdziała ku dobremu. Otacza ich miłosierdzie z każdej strony. Też chroni ich poprzez swoje miłosierdzie. Nie pozwala ich oskarżać ani potępiać diabłu, bo jest mi Ojcem Miłosierdzia. To tak ogromnie wiele znaczy. I to, że On jest Ojcem Miłosierdzia, to jest też czynnikiem sprawczym, motywującym dla Niego. On postępuje z nami właśnie w miłosierdziu. On nie mógłby inaczej. Chciałem na początek przeczytać ten fragment, który zainspirował mnie do tych rozważań. To jest List do Rzymian, rozdział 11, od 30 do 35 wersetu. I ten tekst mówi właśnie o tym, że Bóg jest, że Boży program dla nas, dla człowieka, dla grzesznego, upadłego człowieka, to jest program miłosierdzia. I Bóg nie chce postępować z człowiekiem inaczej, tylko w miłosierdziu. I dlatego też często nie rozumiemy postępowania Bożego, bo chcielibyśmy sprawiedliwości, chcielibyśmy czasami czegoś z przeciwieństwem sprawiedliwości, a zatem takiego zupełnego przyzwolenia na wszystko, szeroko rozumianej skrajnej tolerancji wobec wszystkiego, że Bóg tak przymknie na wszystko oko. Ale Bóg też nie tak postępuje, bo to nie jest miłosierdzie. Miłosierdzie oznacza, że Bóg pochyla się nad nami w swojej dobroci i chce wydobyć nas sam z odmętów naszego grzechu i upodobnić nas do Jezusa. I na tej drodze, na którą nas wprowadza, jest dla nas bardzo wyrozumiały, cierpliwy wobec nas, wielkoduszny, dobrotliwy, łaskawy, pełen miłości. I jest blisko nas, troszczy się o nas, chce, żebyśmy odczuwali Jego miłość, żebyśmy czuli się bezpieczni w Jego miłości. I poprzez to stopniowo nas zmienia i przekształca. I nie czeka tylko z jakimś pejczem na nasze potknięcie. Nie czeka tylko na pretekst, żeby nas ukarać, ale wręcz przeciwnie, szuka możliwości, żeby nas błogosławić. I nawet jeśli zawiedziemy w jakiejś dziedzinie naszego życia, popełnimy jakieś niewłaściwe rzeczy, podejmiemy niewłaściwe decyzje i zejdziemy nieco z Jego drogi. I może nie znajdujemy się dokładnie w tym miejscu, w którym On by chciał. Ale ponieważ jesteśmy Jego dziećmi, ponieważ On jest Ojcem Miłosierdzia, to i tam nas potrafi błogosławić, aby poprzez to błogosławieństwo nas stopniowo znowu sprowadzać na właściwą drogę. I jak tylko może, to stara się nam okazać swoją przychylność, swoją życzliwość, swoją miłość, żeby nas stopniowo prowadzić do coraz głębszego poznania swojej miłości, do coraz głębszego poznania woli Bożej i poprzez to przemieniać nas, zbliżać do siebie, pozwalać nam poznać Chrystusa i stać się użytecznymi dla Niego.
i użytecznymi jako właśnie te narzędzia miłosierdzia. I ten tekst z listu do Rzymian 11:30-35 mówi tak: bo jak i wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, tu Paweł zwraca się do pogan, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa, tu chodzi o Żydów. Tak i oni teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, zwróćcie uwagę, znowu miłosierdzie, stali się nieposłuszni, ażeby i oni teraz miłosierdzia dostąpili. Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować i dosłownie wszystkim okazać miłosierdzie. Zwróćcie uwagę, Boży program to jest program miłosierdzia. Bóg spojrzał na grzesznego, upadłego człowieka i powiedział: jeżeli ja mam cokolwiek zrobić z tymi ludźmi, jeżeli cokolwiek ma się zmienić na tej planecie, jeżeli czyjekolwiek serce ma się zmienić, jeżeli ktokolwiek ma zostać odkupiony, jeżeli mam nawiązać z kimś relacje, jeżeli ktokolwiek kiedykolwiek znajdzie się w niebie i będzie mnie wielbił przez całą wieczność, to to musi oprzeć się na miłosierdziu. Boga nie przerażają upadki człowieka, bo Bóg ma większy plan. Ma plan miłosierdzia, ma plan podniesienia człowieka z jego upadku. To jest Boży program. Paweł potem wypowiada słowa niezwykłej doksologii, uwielbienia dla Boga, które wskazują na to, że my tego planu do końca nie zrozumiemy. Że to jest coś, że ten plan miłosierdzia przejawia właśnie też wielkie bogactwo Bożej mądrości, że to nie jest jakiś plan B, bo plan A Bogu nie wyszedł, ale tak naprawdę Bóg przewidział upadek człowieka i w swojej wielkiej mądrości zaplanował ten program miłosierdzia, ułożył go. Bo Paweł pisze tak dalej: o głębokości bogactwa i mądrości poznania Boga, jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. Bo któż poznał myśl Pana, albo któż był doradcą Jego, albo któż wpierw dał Mu coś, aby za to otrzymać odpłatę. I Paweł jest pełen podziwu dla Bożej mądrości, dla Jego wielkości, dla Jego planu, ale wcześniej wyraźnie mówi, że Boży plan polega na tym, żeby nad każdym człowiekiem Bóg mógł się zmiłować. Bóg tego pragnie. Bóg nie chce osądzić człowieka. Bóg nie chce go posłać do piekła. Bóg nie chce potępić. Bóg nie chce ukarać. Ale w ostatecznym rozrachunku Bóg pragnie okazać zmiłowanie. Bóg chce okazać swoje miłosierdzie człowiekowi. Bóg chce przebaczyć. Bóg chce dać nowe życie. On jest miłosierny. On jest Ojcem miłosierdzia. On chce najwyższego dobra dla człowieka. I o Bożym miłosierdziu mówi bardzo wiele różnych tekstów w Piśmie Świętym. O tym programie miłosierdzia. Na przykład pierwszy list Piotra, rozdział 1, werset 3 mówi tak: błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Według wielkiego miłosierdzia nasze odrodzenie to zrodzenie się na nowo, narodzenie z ducha dokonało się dzięki temu, że Bóg miał plan miłosierdzia. Że Bóg spojrzał na grzesznego człowieka, Bóg spojrzał na grzesznego ciebie, na grzesznego mnie i ulitował się nad nami, użalił się nad naszym losem, nad naszą nędzą i zapragnął czegoś dobrego i powiedział: poświęcę swojego Syna, żeby mógł tego grzesznego człowieka odrodzić, zrodzić go do nowego życia. Nie dam mu tego, na co zasługuje. Nie wymierzę mu kary za grzech, ona spadnie na mojego Syna. I potem temu człowiekowi dam w łasce to, na co nie zasługuje. Dam mu zbawienie, dam mu nowe życie. I to właśnie Boże miłosierdzie motywowało go, żeby takiego grzesznego człowieka jak ty, jak ja, zrodzić do nowego życia. I podobnie jest to przedstawione w liście do Efezjan w rozdziale 2, w wersecie 4. Jest to ten znany tekst, który mówi o Bożym planie zbawienia z łaski, a nie z uczynków. Zbawienia, które przyjmujemy przez wiarę. Ale znowu widzimy tutaj, co było tym czynnikiem motywującym. List do Efezjan, rozdział 2, werset 4. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, potem znamy dalej ten tekst, tak? Zbawił nas. Tak? Ożywił wraz z Chrystusem. Posadził w okręgach niebieskich wraz z Chrystusem. Ale zwróćcie uwagę, co było tym czynnikiem motywującym. To była ta wielka miłość, bogata w miłosierdzie. Boża miłość jest miłością miłosierną. Powiem wam, ja cieszę się, że w Polsce
ta postać Jezusa Miłosiernego stała się ostatnio tak bardzo popularna. Cieszę się z tego ogromnie, że tak dużo mówi się o miłosierdziu Jezusa. To nie znaczy, że zgadzam się ze wszystkimi formami, jakie przyjmuje ten kult w Polsce. Ale fakt, że mówi się o Jezusie Miłosiernym, że mówi się o miłosierdziu Boga, że tak wiele miejsca to znajduje w myślach Polaków, jest ogromnie ważne. Bo wierzę, że to jest też przygotowanie serc Polaków na to, żeby rzeczywiście to miłosierdzie osobiście przyjąć. Że oni osłuchują się z tym terminem. Że gdzieś ich to pociąga. Że liczą na to miłosierdzie. Że dowiadują się o nim. A tak jest właśnie Boży plan. Bo Bóg jest bogaty w miłosierdzie. Gdyby nie był, to nie dokonałoby się odkupienie na krzyżu. Podobnie czytamy w liście do Tytusa w rozdziale 3, wersecie 5, gdzie jest analogiczny tekst o zbawieniu. Analogiczny do listu do Efezjan, do rozdziału 2. I tutaj czytamy tak. Może od 4 wersetu. Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. To lepiej byłoby tłumaczyć z powodu. Czyli oczywiście nie jesteśmy zbawieni z powodu naszych uczynków, ale z powodu Bożego miłosierdzia. Odrodzenie w Duchu Świętym, jakie przeżyliśmy. I całe dzieło Ducha Świętego w nas. Napełnienie Duchem Świętym. Wszystko to, czym Duch Święty nas obdarza, chrzest w Duchu Świętym, wszystko to wynika z Bożego miłosierdzia. Nie ma w tym ani odrobiny naszej zasługi. Nie ma w tym nic takiego, że o, może jestem lepszy od kogoś. Może coś lepiej zrozumiałem. Ale to jest ten Ojciec miłosierdzia, który pochyla się nade mną, podnosi moją głowę i życzy mi dobrze i chce mnie obdarzyć dobrem. Jest dla mnie dobrotliwy, jest dla mnie łaskawy. Potrafi mnie wydostać z największego bagna, z największej ciemności, z największego problemu. Potrafi mnie pocieszyć. I nawet gdy moje życie nie biegnie takim torem, jak On sobie to zaplanował, wymarzył, to i tak On znajduje jakiś sposób, żeby w swoim miłosierdziu dotrzeć do mnie i pozwolić mi stopniowo powrócić na tę drogę, którą On dla mnie zaplanował. I to miłosierdzie podąża za mną. Paweł tak też rozumiał istotę swojego powołania, swojej przemiany. Możemy teraz otworzyć pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 1, od 12 do 16 wersetu. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 1, od 12 do 16 wersetu. Dzięki składam temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi tę służbę. Mimo to, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą, i gnębicielem. Ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie w niewierze. A łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. I Paweł powtarza po raz drugi. Ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu. I tutaj ta wszelka cierpliwość łączy się też z miłosierdziem. To miłosierdzie ma też tą wszelką cierpliwość wobec nas. To nie jest tylko ulotne, przelotne uczucie. To nie jest jakaś taka chwilowa słabość, chwilowa litość Boga. Ale to miłosierdzie przejawia się też w wielkiej cierpliwości. Że Bóg nigdy na tyle nie straci cierpliwości do nas, żeby przestał być miłosierny. On zawsze będzie miał taką postawę wobec nas. Zawsze będzie chciał do nas wyjść w tym miłosierdziu. Bóg nie stoi gdzieś tam z pałą, czekając na to, żeby coś nam się nie powiodło. Czekając na pretekst, żeby pokazać nam, jak jesteśmy źli, niegodziwi, grzeszni i że zasługujemy na kolejną karę od Niego. On jest Ojcem miłosierdzia i Paweł, patrząc na swoje życie, mówi, słuchajcie, jest tylko jeden klucz do mojej przemiany, jeden klucz do mojej służby. I to jest Boże miłosierdzie.
To jest Jego zmiłowanie. Pan się nade mną zmiłował. Pan się ulitował. I to miłosierdzie mnie zmieniło. Miłosierdzie było kanałem, poprzez który Boża zbawcza moc, Jego odkupieńcza moc dotarła do mnie, grzesznego człowieka, i z bluźniercy, prześladowcy i gnębiciela uczyniła sługę Jezusa Chrystusa. I w innym miejscu, w drugim liście do Koryntian, w rozdziale 4, w wersecie 1, Paweł pisze o tym, że że miłosierdzie było stałym fundamentem jego służby. Pozwalało mu nie upadać na duchu i pisze o tym tak. Drugi list do Koryntian, rozdział 4, werset 1. Dlatego, mając tę służbę, która nam została poruszona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu. Paweł wiedział, że miał służbę od Boga opartą na miłosierdziu. Nie na własnych zasługach, nie na własnych uczynkach, nie na opinii innych ludzi, ale Bóg w swoim miłosierdziu, zmiłowaniu uznał go za godnego. I to pozwalało Pawłowi nie upadać na duchu w trudnych chwilach. Bo wiedział, że może liczyć na Boże miłosierdzie także w swojej służbie. Że nie musi być doskonały, że nie musi być nieomylny, że nie musi być zawsze uśmiechnięty. Bo to nie jest fundament jego służby. Fundamentem jego służby jest Boże miłosierdzie. I on się do tego może odwołać. Na to może liczyć. Że nawet jak coś zrobi źle, nawet jak gdzieś ulegnie jakiemuś zniechęceniu, nawet jak to przysłowiowe powietrze trochę z niego ujdzie. Nawet jak gdzieś spotkają go duże przeciwności. Może będzie podłamany. To Boże miłosierdzie go podźwignie. Boże miłosierdzie go podniesie. Boże miłosierdzie doda mu skrzydeł. Pan się go dotknie. I autor listu do Hebrajczyków właśnie do tego zachęcał. Otwórzmy teraz list do Hebrajczyków, rozdział 4, werset 6. Zdany nam wszystkim tekst, bardzo zachęcający, motywujący do życia dla Boga, do czerpania od Boga. I czytamy tutaj tak. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Miłosierdzie i łaska są nieodłączne. Tak? Niektórzy mówią, że miłosierdzie oznacza, że Pan nam nie daje tego, na co zasługujemy, a łaska, że daje nam to, na co nie zasługujemy. Wspaniała wymiana. I tu znowu popatrzcie. Jest tron łaski, na którym zasiada nasz Pan. Możemy przyjść do Niego z ufnością. Po co? Właśnie po miłosierdzie. Nie po wyliczenie naszych błędów. Nie po karę. Nie po jakieś oskarżenia. Ale właśnie po miłosierdzie. Po tę dobrotliwą Bożą miłość. Po ten Boży uścisk. Boża dobroć wobec nas wyciąga swoje ramiona i ma tak naprawdę dwa ramiona. Jedno to jest miłosierdzie, a drugie to jest łaska. I ten dobry Bóg chce każdego grzesznego, słabego człowieka mocno objąć i przycisnąć do swojego serca pełnego miłości właśnie ramionami łaski i miłosierdzia. I to jest obraz relacji z Bogiem, jaki maluje Nowy Testament. Bóg, który jest miłością, wychodzi do człowieka w dobroci, która przejawia się poprzez miłosierdzie i łaskę. I to nam pomaga. I powiem wam, jeżeli nie będziemy patrzeć na Boże działanie przez pryzmat miłosierdzia, to nie zrozumiemy ani Jego działania w świecie, ani Jego działania wśród ludzi wierzących. I nie będziemy rozumieć, dlaczego Pan jeszcze tego człowieka tam nie osądził. Dlaczego jeszcze tam nie tupnął nogą. Dlaczego jeszcze tego nie zrobił. Dlaczego jest taki niesprawiedliwy. Tak, Bóg jest bardzo niesprawiedliwy, bo jest bardzo miłosierny. I Bóg ukarał swojego Syna, który był niewinny, za nasze grzechy, a nas, którzy powinni zostać ukarani, obdarza miłosierdziem. To jest ogromna niesprawiedliwość. Ale tak jest właśnie Boże miłosierdzie. I powiem wam, dopominajmy się o Boże miłosierdzie, liczmy na Boże miłosierdzie, nie dopominajmy się sprawiedliwości, bo krucho by z nami było, gdyby Bóg miał potraktować nas naprawdę sprawiedliwie i rozliczyć nas sprawiedliwie, ale On podchodzi do nas w miłosierdziu. I w Ewangelii Mateusza w rozdziale 9, w wersecie 13
Jezus wypowiedział znamienite słowa, które myślę, że w kontekście tego, co właśnie powiedzieliśmy, będą dla nas brzmieć jeszcze bardziej wymownie. Ewangelia Mateusza, rozdział 9, werset 13. Jezus polemizuje tutaj z faryzeuszami i mówi do nich tak. Idźcie i nauczcie się, co to znaczy. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Idźcie i nauczcie się, co to znaczy. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Z jednej strony mamy właśnie Boży program miłosierdzia. To jest właśnie to kochające serce Ojca. To jest ta osobista relacja. To jest to najwyższe dobro, które mamy na względzie. Najwyższe dobro drugiej osoby. A z drugiej strony jest ta ofiara, to jest ta religijność. Są uczynki, prawo, przepisy, rytuały. To wszystko, co na zewnątrz można zrobić. W sposób ludzki pojmowana sprawiedliwość. Chęć jakiegoś przypodobania się Bogu. Zasłużenia na czegoś u Niego. A Jezus mówi, nie. Nauczcie się dobrze. Co to znaczy? Miłosierdzia chcę, a nie ofiary, bo tylko wtedy będziecie użyteczni dla mnie. Bo potem dodaje, nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Jeżeli chcecie razem ze mną wzywać grzeszników, jeżeli chcecie głosić Ewangelię grzesznikom, jeżeli chcecie z grzeszników czynić uczniów, jeżeli sami jako grzesznicy chcecie mi służyć, to musicie się nauczyć, co to znaczy miłosierdzie. I czym ono różni się od ofiary? Czym ono różni się od religijności, od legalizmu? Miłosierdzie jest przeciwieństwem legalizmu. Miłosierdzie zawsze szuka okoliczności łagodzących. Miłosierdzie zawsze stara się spojrzeć całościowo na życie człowieka. Często sięgnie daleko w przeszłość, żeby zobaczyć może jakąś taką drobną, zapomnianą przez kogoś przyczynę pewnych zachowań kogoś. I bierze to jako czynnik łagodzący osąd. I stara się zrozumieć. Miłosierdzie też wybiega daleko w przyszłość i widzi tego człowieka, który może teraz nie wychodzi, nie udaje się, który się zaplątał za 10-20 lat. Miłosierdzie wie, że jeżeli teraz ten człowiek, który może podjął jakąś złą decyzję i znalazł się w niewłaściwym miejscu, odbierze od Boga dobroć, pomimo wszystko, miłosierdzie, to stopniowo to będzie wsiąkać w niego, przekształcać go, jego serce będzie kruszyć i z czasem on dostrzeże tego kochającego Boga, tą rękę dobrotliwą i zobaczy, że nawet wtedy, kiedy podejmował nie najlepsze decyzje, ten Bóg był z nim, ten Bóg go wspierał i to go odmieni. I za 10-20 lat on się znajdzie tam, gdzie ma się znaleźć, ale sam będzie miał serce pełne miłosierdzia. Jeszcze Ewangelia Łukasza, rozdział 6, werset 35-36. Pan nas chce przekształcić na swój obraz. I On chce, abyśmy byli ludźmi pełnymi miłosierdzia. Zbory, wspólnoty chrześcijańskie powinny być pełne miłosierdzia. To nas powinno cechować. Bogu na tym zależy. On powiedział, nauczcie się tego, co to znaczy, że ja chcę miłosierdzia. Nie składajcie mi bez przerwy ofiar w najróżniejszej postaci. Nauczcie się być miłosierni. I w Ewangelii Łukasza w rozdziale 6, wersecie 35 i 36 czytamy tak. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych. Jest mowa o tym, że Boże miłosierdzie jest nieograniczone. Że Bóg jest po prostu miłosierny dla każdego z prostego powodu, bo jest miłosierny. Ludzie odrzucają Boże miłosierdzie i dlatego znajdują się w piekle. Ale nie znajdują się w piekle dlatego, że Bóg nie jest miłosierny. Znajdują się tam dlatego, że odrzucają Jego miłosierdzie. Niemniej jednak Bóg wobec każdego jest miłosierny i wychodzi z miłosierdziem do każdego. Może to zabrzmi paradoksalnie, ale nawet jak patrzę na ostatnie sekundy życia terrorysty, samobójcy w jakimś metrze czy w autobusie, to patrzę na niego z miłosierdziem. I gdyby tylko mógł go zatrzymać, nie łamiąc jego wolnej woli i pokazać mu zbawienie w Jezusie, to by to uczynił.
jest miłosierny. I Biblia mówi, że on jest dobrotliwy i dla niewdzięcznych, i dla złych. A potem w wersecie 36 czytamy: bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. Chcecie być chrześcijanami, chcecie być dziećmi Bożymi, to musicie nauczyć się być miłosierni, mówi Jezus do nas. Tak jak Ojciec, znowu tutaj jest ten Ojciec miłosierdzia. Nawet dla niewdzięcznych i dla złych. I w analogicznym tekście w Ewangelii Mateusza, w rozdziale 5, w wersecie 44 i 45 czytamy tak o Bożym miłosierdziu, o Jego dobrotliwości. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. I to jest Boże miłosierdzie. Na co dzień ta ziemia istnieje tylko dzięki temu, że Bóg jest miłosierny. Tylko dlatego ludzie mają deszcz, słońce, jedzenie, picie, chwilę radości. Tylko dlatego ta ziemia jeszcze istnieje, pomimo złości jej mieszkańców, bo Bóg jest miłosierny. I na koniec jeszcze list do Rzymian, rozdział 15, werset 9. Paweł tłumaczy tutaj cel planu Bożego dla ludzkości. W tym kontekście chodzi o pogan, o wyjście z Ewangelią do pogan. I mówi tak: i aby poganie wielbili Boga za miłosierdzie. Bóg chce, żebyśmy jako Kościół, jako nawróceni ludzie, wielbili Go właśnie za Jego miłosierdzie. I dlatego tak ważne jest, żebyśmy zrozumieli to miłosierdzie, bo Bóg, bo to tak jest Boże pragnienie. On chce, żebyś ty, żebym ja, żebyśmy Go wielbili za miłosierdzie. Czyż to nie jest niesamowite? Budzę się rano i wielbię Boga za Jego miłosierdzie, za Jego dobroć, za Jego łaskę, za Jego zmiłowanie. Za to, że to miłosierdzie mnie zrodziło do nowego życia, że to miłosierdzie mnie zbawiło. Powołało mnie do służby. Jest fundamentem służby. Że to miłosierdzie mnie prowadzi. Że mogę na nie liczyć. Że nawet jak zrobię coś nie tak, to Bóg wyjdzie do mnie w miłosierdziu, aby jak kochający Ojciec poprowadzić mnie w tym właściwym kierunku. Nawet jak upadnę, to ten miłosierny Ojciec podejdzie do mnie, podniesie mnie, oczyści, obmyje. Jeśli będzie trzeba, odzieje mnie w nowe szaty, abym mógł dalej Mu służyć, abym mógł dalej przychodzić do Niego. Będę Mu dziękował za to miłosierdzie, które za każdym razem, gdy przychodzę do Jego tronu, do tronu majestatu wielkiego Boga, tam znajduję. I które mi pomaga w każdej sytuacji. Za to miłosierdzie, które w Psalmie 23, wersecie 6, bo wiele tłumaczeń mówi tam, nie łaska, miłosierdzie, że ono idzie za mną. Każdego dnia. Takie jest Boże pragnienie. I modlę się, abyśmy potrafili jako zbór być zborem, który jest pełen Bożego miłosierdzia, który daje Bożemu miłosierdziu pole do działania w życiu ludzi, w życiu każdego z nas i w naszej społeczności. I abyśmy byli zborem, który wielbi Boga za Jego miłosierdzie, bo takie jest Jego życzenie. Abyśmy nie przypisywali sobie zasług za cokolwiek, ale wszelką chwałę oddawali Bogu Jego miłosierdziu. I mówili tak jak Paweł, parafrazuję jego słowa: gdyby Pan nie okazał mi miłosierdzia, to nie byłbym po pierwsze zbawiony, a po drugie nie byłbym Jego sługą. I nie wytrwałbym w służbie. Ale Pan okazał mi miłosierdzie. I wielbię Go za to. Wychwalam Go za to. I na tym buduję swoje życie. I to miłosierdzie będzie mnie prowadzić do końca moich dni. I będę zawsze mógł na nie liczyć. Bóg ma program miłosierdzia. Chodźmy w tym miłosierdziu, a będziemy błogosławieni. Bo co mówi Jezus? Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią, tak?
To jest program miłosierdzia. Bóg okazał nam miłosierdzie, my jesteśmy miłosierni dla innych i Bóg okazuje nam jeszcze większe miłosierdzie. Abyśmy mogli okazywać miłosierdzie innym, aby Bóg nam mógł okazywać jeszcze większe miłosierdzie. I chwała jest Bogu oddana za miłosierdzie. Amen.